Okej, okay. Witam wszystkich. Dzisiaj będzie poprawiona wersja troszeczkę tego filmiku, bo poprzednio nagrałem ją z komentarzami, jakie leciały z filmiku z YouTube'a. Dzisiaj będzie to muzyczka, ale już będzie tak zrobione, że jak będę mówił, to będzie ją wyciszało. Także lecimy jeszcze raz z tym filmikiem pokazującym, jak zasiliłem wkrętarkę i szlifierkę oscylacyjną zasilaczem Akiga 500W. Dzięki takiemu tutaj adapterowi kupionemu do ATX-a. Także powiem wam tak o te wkrętarki. Kupiłem na licytacji od kreatora za 30 zł bez akumulatorów i bez żadnej ładowarki. Po prostu same gołe narzędzia. Oczywiście do nich jest duże takie opakowanie plastikowe. Budowa, że można je schować do takiej walizeczki fajnej. I tu wkrętarka 18V wyczyszczona. Stan nówka, no po prostu nie wiem, one gdzieś chyba musiały leżeć, ale wiem, że była na nich Coca-Cola rozlana. Także fajna sprawa. Tutaj widzicie ten zasilacz, który notabene chciałem oddać na OLX-ie za darmo, ale nikt go tak naprawdę nie chciał wziąć, znaczy jedna osoba chciała wziąć, ale nie zgłosiła się i wycofałem ogłoszenie i tak została tam. Tutaj jeszcze ta szlifiereczka, to jest stan nówka, nawet tarcza w ogóle nie była używana. Mam takie okrągłe, także będę mógł sobie wyciąć taki trójkącik bez problemu. To jest 90 razy 90 razy 90, nawet piszę tam na tej naklejce na niej. No i to właśnie ten zasilacz 500W na 12V linii, on ma maksymalnie, może być obciążony 25 A. Tutaj pokażę, nie wiem czy to będzie widać, ale wywaliłem bezpiecznik, użyłem taką śrubę, bo mi wywalało powyżej 5 A. Tu w ogóle są bezpieczniki 5 A, od tego trzeba zacząć. Na każdej linii, która tutaj jest, jest bezpiecznik 5 A. A podłączając zapalniczkę pod 12V, ta zapalniczka niestety przepalała ten bezpiecznik. Także zrobiłem tak, że jest tutaj śruba i ewentualnie wtedy zasilacz pójdzie, tak? Się przy jakieś zabezpieczenie zadziała w zasilaczu, albo nie zadziała. No i taki będzie mały teścik, czy zasilając tym zasilaczem, tak jak tutaj właśnie podpiąłem, da rady jakoś w miarę pracować. Oczywiście wkrętarka jest na 18V, akumulator NiMH. Z zasilacza tego ATX-a idzie tylko 12V, ale ma on, jak już wspomniałem, 25 A zapasu tego prądu, także jakoś tam ta wkrętarka działa. Myślę, że bez problemu skręciłbym ją meble. Zresztą zobaczycie, tutaj specjalnie wziąłem taką deseczkę, na której będę wkręcał 5 wkrętów. No i ta wkrętarka ma tutaj 8,5 biegu, plus jeszcze chyba tryb wiercenia, wiertarki. Ale niestety na 12V ta wiertarka nie osiągnie jakichś imponujących prędkości, tak myślę. A jest chyba od ilu tam? Piszę na od 0, to nie, to tutaj piszę chyba 0,9, czy jakoś tak. Zresztą będzie pod filmikiem dokładny opis tych narzędzi. A tutaj jest ta właśnie zapalniczka do samochodu 12V, którą podpinałem pod ten zasilacz. I myślę, że nawet się cieszę, że nie oddałem tego zasilacza za darmo, bo przydaje się, po prostu się przydaje. Chociażby w takiej sytuacji jak teraz ta. Zasilacz załączony. Wkrętarka gotowa do pracy. Ja sobie ją ustawiłem tutaj na czwarty bieg bodajże. Tak jest, czwarty bieg. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi z wkręceniem tych wkrętów w deskę.
Ta deska ma grubość przynajmniej 2 cm. Mówią, że nawet taka forma nagrywania też jest spoko, bo mogę komentować, mogę zapozować filmik, skomentować. Oczywiście trzeba podłączyć odpowiednio plus i minus. Trzeba o tym pamiętać, pamiętajcie. Pierwszy wkręt. No tutaj oczywiście nie przełączyłem sobie na odpowiednie obroty, w którą stronę. A nie, dobrze miałem. Powiem wam, poszło jak masło, po prostu bez żadnego problemu to wkręciło. Na 12 V. Tylko jakbym miał jakiś taki kabel podłączony do tego adaptera, nie wiem, przynajmniej z 5 metrów, to myślę, że już po pokoju mógłbym latać bez problemu i wkręcać sobie, co tam bym tylko chciał. To jest taka, w sumie pokazuję wam, żeby to pokazać, że to jest taka jakaś alternatywa, jak nie mamy akumulatorów, ładowarki, to można gdzieś, jeżeli mamy na przykład w domu taki zasilacz, to można, dokupując taki adapter, zrobić taką alternatywne zasilanie. W razie W po prostu, tak? Nie wiem, czy nie drożej by mnie wyszło zakupienie akumulatora, jeszcze ładowarki, no to przynajmniej z tą stówę, myślę, musiałbym wywalić. A taki zasilacz można już kupić o wiele taniej. Spoko, naprawdę poszło bez problemów. Także mówię, meble bym tym skręcił też, myślę, bez problemu. Wykręcanie. Żadnego problemu po prostu. Nawet tutaj widać, że ta dioda nie miga, czyli nie ma jakiegoś takiego obciążenia zbytniego na tym czwartym biegu. Fajny patent, naprawdę. Bardzo fajny patent. I teraz co będę sprawdzał? Sprzęgło, czy będę potrafił utrzymać na czwartym biegu. Utrzymałem bez problemu. Na piątym też. Na szóstym też. Na siódmym już chyba się zaczynało tak czuć trochę, że ona już no troszeczkę mocniej jakby szarpała. Na ósmym no, ale to jeszcze nie było jakoś tak, żebym nie miał siły tego utrzymać. W skali od 1 do 10 to gdzieś oceniam na 6 może. 5-6. Aha. Tutaj na tym trybie łapiąc no może nie sprzęgło, futerko, tak? To się na to powinno mówić futerko. Wyłączył się zasilacz. Tyle jakby było jakieś przeciążenie. A to jest tryb właśnie wiertarki. I na tym trybie zasilacz się po prostu wyłączył. Taka ciekawostka. Tak, źle mówię. Łapałem futerko, nie sprzęgło, przepraszam was. Sprzęgło to jest tam, gdzie są te numerki. A to jest futerko, tak zwane. Przynajmniej tak mówią na to ludzie. Dobra, teraz chyba już wiertarkę już wytestowałem sobie na tym zasilaczu. Teraz będziemy testować tą szlifierkę oscylacyjną. Chyba dobrze mówię. Chociaż ta głowica się nie rusza. Ona jest na sztywno. Ale wam zdradzę taki motyw już, że ta szlifierka na tym zasilaczu 12 V nie ma takiej mocy, jakiej powinna mieć. Taką powinna mieć. Naprawdę. Coś tam niby działa, ale to nie jest to. Czyli ona naprawdę musi mieć dużo mocy. Oczywiście potem sobie zaznaczyłem już markerem, gdzie jest plus i minus, żeby już się nie męczyć z podłączeniem.
A najlepiej sobie to jakąś, nie wiem, jakimś ostrym narzędziem zaznaczyć na tym plastiku. I markerem można nawet potem przejechać, żeby już było utrwalone na dłużej. Widoczne. No i teraz podłączona jest pod zasilacz ta szlifiereczka. Jak widzicie, trzęsie się. Efekt to wygląda taki jak efekt blur. Naturalny efekt blura wytworzyłem. No tak. Gdyby tam była jakaś kartka z napisem i tak by się trzęsło, to byście chyba nie przeczytali, bo podejrzewam. Ale słabo, słabo to szło. Nie szło to tak jakoś super mocno, żeby się te wióry kurzyły bardzo. Takie kanty, no coś tam, kurczę, no szlifuje się, nie? Delikatnie. Sobie to komentuję, leżąc w łóżku, także pełen luzik. Mam taki cel, żeby z tym spróbować usunąć farbę z korpusu gitary, bo mam coś właśnie do zrobienia i zobaczę, czy to się w ogóle przyda. No po prostu mam gitarę do zrobienia całą z gryfem. Trzeba będzie się troszeczkę pomęczyć i w końcu ją zrobić, bo leżą w kącie. Nie mam żadnego na ten czas elektryka. I troszeczkę jest lipa. Bo sobie lubię pograć od czasu do czasu. No, także to był teścik. O, on już się nawet skończył. Widzieliście, jak to działa. Myślę, że pod taką wkrętarkę taki zasilacz 12V spoko starczy, żeby coś tam skręcić lub wykręcić jakieś śruby z czegoś. Jeżeli macie taki zasilacz z takim adapterem, możecie sobie też bez problemu w domu sprawdzić. Tylko nie polecałbym podłączać takiego zasilacza pod jakieś wkrętarki, które mają mniej niż 12V. Możecie ją uszkodzić. Ale pod 18, 12 to bez problemu. Nawet jak macie 14,4V jakieś narzędzia, to też myślę, że takim zasilaczem można by zasilić. Także jak ktoś by się też tak w ten sposób zabawił, to niech mi da znać w komentarzu, z chęcią też przeczytam jakieś ciekawe informacje na ten temat. Także to by było na tyle. Ja już kończę filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.